Hamburg, Kościół Świętego Józefa. Z radością zawsze witałam. Była tutaj hołd Eucharystii, 1776 rok. Dwa tygodnie temu wyrzucili i dali takie coś takiego. Święty Józef, widzisz wszystko. Nasz Ojcze Niebieski, podarowałeś nam świętego Józefa do obrony Kościoła. Ten Kościół jest niezwykły. Byli niezwykli kapłani tutaj. Byli również tutaj papieże. Był papież Pius XII, nuncjusz papieski w Estonii. W tym kościele mamy relikwie świętej Marii Goretti i świętego Józefata w ołtarzu. Wszystko jest pozmieniane. Kościół świętego Józefa, Hamburg-Wandsbek. Matko Boża, patronko Hamburga, nasza Matko Boża Nadziei. Spełnia się teraz piąta tajemnica Lourdes. Lourdes, gdzie nasz Hermann Cohen, Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu, wnuk rabina Cohena, Rafała Cohena, był tutaj, mieszkał tutaj. Nawrócił się mocą Eucharystii, potem święty Józefie, wspomagaj nas. Święty Ojcze Pio, Ty wiesz, jak potrzebujemy Twojej pomocy. Dał Ci Bóg, dał Jego jako pośrednika dla nas przed Bogiem. Urodzony 25 maja 1887 roku. Zmarł 23 września 1968 roku. Został 18 grudnia 1997 roku beatyfikowany. 16 czerwca 2002 roku ogłoszony świętym. 16 czerwiec 1246 roku zmarła święta Ludygarda, który Bóg przekazał modlitwę do dworu niebieskiego. Krucyfiks 1600 roku. To wszystko było świadectwo dla naszych bliskich. Tutaj mamy księgę pamięci. Księgę pamięci tych, którzy mogą nam pomóc z nieba. 28 lutego 1945 roku Krystyna Kwark, Franciszka Leber, August Weiss, Henryk Tomasz. Przyjdzie dzień, któremu nie będzie, które nie będzie nocy. I Bóg łzy nasze obetrze. Nie przyjdzie nigdy więcej śmierć, ani smutek, oskarża ból, dlatego że przeszłość należy do przeszłości. Jezu, ufam Tobie. Tutaj jest droga do domu starości, do Altenheim, który został ufundowany przez księdza von der Berg, który znał męczenników z Lübeck.
jego siostra jest pochowana w Neln, Maria, męczennicy z Lübeck. O nich tutaj, w tym kościele, 12 października 1986 roku, mówił Franciszek. Franciszek teraz, od 2013 roku, obsadzony przez arystokratów świata jako zorganizowane to było, aby prowadzić w rzeczywistości swój plan przejęcia władzy w świecie i w kościele. Matko Boże Nadziei, ty wszystko wiesz. 11 lutego 2000 to ty, Matko Boża, słyszałaś mój krzyk serca i zaprowadziłaś mnie w cudowny sposób do Lourdes 21 lipca w 2000 roku. Byliśmy w Lourdes. Pamiętam, jak przyszłam tutaj potem do tego kościoła i patrząc na ciebie, mamo, zauważyłam, że ci nie podziękowałam. Dziękuję ci. Tego dnia urodził się Maksymilian. Tego samego dnia, 11 lutego 2000 roku. 2001-2002. Nasza rocznica ślubu. Na tą rocznicę obiecała mi Faustyna w moim sercu, Matko Boża i wszyscy święci, że będę w Hamburgu na rocznicę ślubu, co było niemożliwe. Dała mi takie głos serca 13 maja. I byłam tutaj. Rano nie wiedziałam, że 17 lipca w piątek, że przybędę do Hamburga. 19 lipca, kupując bilet, miałam tylko 50 marek. Bilet kosztował 45. 5 marek kosztował bilet do muzeum. Stając w wielkiej kolejce, myślałam, jak dobrze ma ten fotograf. Boża opatrzność dała mi pracę fotografa w Kościele Serca Jezusa. W Gdańsku, w Rzeszczu, kościół konsekrował w 1911 roku biskup Rosentreter, dziadek, brat dziadka księdza Wodzaka. Było trzech braci, wszyscy byli kapłanami. Biskup Rosentreter urodził się tylko tydzień po świętej Bernadetce, 13 stycznia 1844 roku. 2 czerwca 1844 roku była 9. rocznica urodzin polskiego papieża Piusa X. Urodził się polski Nobel Jałbrzynowski. Mówię dlatego, że oni wszyscy są z nami. Widzą nas, a my mamy za zadanie dziękować Bogu, widzieć Jego prowadzenie. Szukaj pierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie ci dane. Matko Boża Wszechwładna, patronko tego miasta. Matko Boża Nadziei, w której zakochał się nasz Herman Cohen, Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu. Poznałam go w dniu beatyfikacji 108 męczenników. Był beatyfikowany arcybiskup Julian Nowowiejski, który urodził się 11 lipca 1858 roku. Matka Boża w Lourdes ukazała się w 1080 rocznicę, kiedy w Lourdes
nawrócił się muzułmanin. Chrzest miał 11 lutego 778 roku i z Murata przez imię został Lurdusem od jego imienia. Zostało Lurd. Lurd. Przy Lurd. Za radą proboszcza z Ars w 1856 roku. Nasz Hermann Cohen miał wtedy 36 lat. Ufundował za radą proboszcza z Ars pustelnię Matki Boskiej Nadziei, znając Ciebie, Matko Boża. Matko Boża z Lourdes. Matko Boża Nadziei, prowadziłaś go, zakochany w Eucharystii. Wymodliłaś dla jego mamy, tak jak powiedział proboszcz Ars, życie wieczne w Bogu. Umarła mama Koena 13 grudnia w 1855 roku w Paryżu. Będąc u proboszcza z Ars, martwił się nasz Herman, co z duszą jego mamy, bo ten się modlił o jej nawrócenie. I powiedział mu proboszcz, że w święto niepokalanego poczęcia dostanie odpowiedź, że jego mama jest w niebie, że Matka Boża nagradza wszystkich, którzy służą Bogu. I w święto niepokalanego poczęcia po latach, kiedy już nie było Hermana, nie było proboszcza z Ars, dwie osoby miały widzenie, że Matka Boża wstawiła się za duszę mamy. Chyba się nazywała Rosalia, urodzona w Dannenberg. Niezwykła. Jezu, ufam Tobie. Tak codziennie powinniśmy powtarzać. Bo teraz w tej piątej tajemnicy Lourdes, gdzie święta Bernadetka widziała Matkę Bożą w dniu urodzin arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego z Płocka. Był też czas w Warszawie. Józef Tomaszewski wydawał książkę Życiorys, nawrócenie Hermana, fotopianisty, towarzysza Liszta. Imprymatur był 22 luty 1858 rok. 73 lata potem, kiedy arcybiskupem Płocka był Julian Nowowiejski, ukazał się Jezus Miłosierny 22 lutego 1931 roku naszej siostrze Faustynie. Faustyna urodziła się 25 sierpnia 1905 roku. Była to rocznica urodzin polskiej królowej w Berlinie. W 1270 roku, w dniu, kiedy umarł święty Ludwik, król królów, koronowana 26 czerwca w 1295 roku w Gnieźnie, odnowiła razem z mężem Królestwo Polskie i patronuje tu w Hamburgu. Hermann Cohen jest sprawdzeniem przepowiedni o nawróceniu Żydów. Wrócił się w Bad Ems mocą Eucharystii. Mocy Eucharystii. Tu 10 kwietnia 1986 roku w tym kościele była Niedziela Bożego Miłosierdzia, którą prowadził von der Berg. Była pierwsza komunia Joanny Marii, przygotowana przez jej dziadka w
Gdańsku do pierwszej komunii, która była dla niej tak ważna, ponieważ dziadek odszedł do nieba 10 marca, tutaj 10 kwietnia w 83 roku. Był wystawiony obraz Jezu, ufam Tobie, na dwóch filarach, jak przepowiedział święty Jan Bosko, Eucharystia i Matko Boża. Eucharystia i Matka Boża. Tego dnia w Rzymie za przyczyną ojca Pio odżyła, zmarła 19 marca Wanda Mosko. Jezu, ufam Tobie, Matko Boża nadziei, wszyscy święci, nasz Hermanie Koenie, Augustynie Marii od Najświętszego Sakramentu, wspomóż nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Boże opatrzności serca Jezusowego,